A jak długo zastanawiasz się na przykład przed podjęciem decyzji, co założysz? Na wielkie wyjście, no czasami potrafię nawet parę dni zastanawiać się, co założę, ale na co dzień kompletnie po prostu biorę to, co pierwsze zobaczę w szafie i wychodzę. Mam bardzo luźne podejście do mody. Uważam, że należy się bawić modą, szczególnie w tych czasach, kiedy możemy robić wszystko. A kto najczęściej doradza Ci, w co powinnaś się ubrać? Bo na przykład na Twoim Insta Stories widziałam, że byłaś ostatnio na przymiarkach z mamą. Tak, często bardzo mama. Ona zawsze mówi wprost, czy dobrze wyglądam, czy nie. Ale też nie ukrywam, że styliści pomagają mi ostatnio dobrać dobry look. Aktualnie pracuję na przykład z Barskiem Indyką, który dzisiaj mi pomógł przy stylizacji i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Ale też lubię i Kaję Rogacz, moją dobrą koleżankę, którą poznałam w rodzince.pl przy serialu. I również oni oboje są świetni, też kompletnie inne style mają. Także ja nie lubię się też ograniczyć do jednego, bo tak jak powiedziałam, jestem kobietą, a kobieta zmienną jest.